Cześć, witam z mojej altany, 3 grudnia, za oknem śnieży, chociaż nie tak bardzo jak w wielu rejonach Polski. Mam tam minus 2, trochę wiatr wieje, taki lekki puch. Pokażę Wam moje przygotowania do zimy, o ile mi ręce w tym czasie nie odpadną. No i jeszcze 3 tygodnie miałem zielone banany i nie spodziewałem się, że tak szybko nadejdzie zima. Przyzwyczaiłem się do tego, że ona pojawia się z tymi mrozami gdzieś pod koniec stycznia, czasami wyjątkowo wcześnie, to już wszyscy wiecie. No ja zawsze odnoszę się do tych minionych zim sprzed iluś lat, tych iluś zim, kilkunastu już z palmami, więc różnie to jest, ale rzeczywiście o tej porze roku u mnie jest to dosyć wcześnie. Mam większość palm zabezpieczonych. Trochę mnie to przeraża, to ile ja tego wytargałem na zewnątrz. Nie wszystko jest okryte i nie będzie. Przynajmniej w tej chwili jest jakaś tutaj u mnie kolejność. No, pierwszy był oczywiście daktylowiec. Pokazywałem, tam są, w środku są dwie farelki. Dwa termowentylatory po 250 W, każdy na swoim termostacie, mniej więcej 2 stopnie w środku, na plusie. Tutaj kumaony i bułgary, które są jeszcze nieokryte. Wszędzie dziewiczy śnieg, chociaż no nie za dużo go, bo on tu już wywiało. Filmik o półdzikich szorstkowcach okazał się być chyba interesujący, bo obejrzało go ileś tam osób. Niski poziom baterii. Postawiłem tutaj taki prowizoryczny namiot. W środku leży kabel, który go będę mógł użyć, jeżeli przymrozi tak już naprawdę solidnie. Przy czym no to nie będzie w ten sposób, że ja wszystko włączy w tym moim ogrodzie naraz i to będzie grzało przez tydzień albo dwa. Nie mam takiej możliwości, żeby 30 osłon grzać jednocześnie. Tutaj trochę więcej tego puchu, tyle nawiało. Tutaj dokładnie widać, ile przez noc naleciało, bo wczoraj kładłem tą budkę, więc jakieś 6-7 cm. Nic takiego wielkiego. Tutaj mam siewki. Tu jednego Hystrixa, dla którego znalazłem budkę. Tam Winsan w pokrowcu z koduru, ale to wszystko jest nieogrzewane. Mój tak zwany hybryda z dużej litery też tutaj jeszcze nieokryty, więc właściwie to są wszystko palmy nieokryte. Tutaj te Hystrixy, na które przyjdzie kolej. Ten tutaj szorstkowiec i te, które są na podwórzu. Karłatka, kolejny Winsan. Tutaj tesany. Tu największy Hystrix. Z powodu, okryty z powodu, o którym kiedyś może opowiem. Kumaon, ładny przykład, jak związać palmy. Oczywiście ja to zrobiłem, więc tym bardziej się chwalę. Prosty sposób, żeby owiązać palmę bez stawiania wielkich rusztowań, bez grzania wielkimi termowentylatorami. Troszkę śniegu. I Wagnerianus również, który już chyba 15 zimę tutaj stoi. Śnieg, śnieg, śnieg. Przydałoby się otrząsnąć chociaż trochę magnolię. Wczoraj tego śniegu tutaj w ogóle nie było. Miałem troszkę zabielone, ale nie aż tak mocno. W tym roku też nadzwoziłem mało liści z parku, więc nie bardzo miałem czym okryć te wszystkie powierzchnie ziemi wokół palm. Jeżeli pamiętacie, to tutaj mam takie trzy kępki, trzy pojedyncze szorstkowce. To miało być takie pozostawione sobie, ale kupiłem po dwa worki na każdą, na to jeszcze worek z poliwęglanu. Kończy mi się tutaj bateria okrutnie, ale może zdążę. W każdym razie również jest tutaj kabel 50 W, który ma za zadanie
być takim ostatecznym środkiem pomocowym, kiedy przyjdą mrozy. To samo tutaj. Też taki chochoły. Przywiozłem trochę miskantu właśnie z działki, żeby tą ziemię przykryć. Pompa ciepła dzielnie walczy. Sikimensis, Jubea. W Jubei są też dwa termowentylatory po 250 W. Zużyłem na nim jakieś 50 trytek. Ocaliłem te wszystkie liście, które miałem. Nie wycinałem żadnych. W tej chwili nawet nie wiem, czy tam grzanie jest włączone. W środku jest 0,3 stopnia. Tutaj z kolei są wszelkie budki. W środku ciężko powiedzieć. Też chyba 0,2 na plusie. Tutaj jest tylko jeden kabel 210 W położony przez 1, 2, 3, 4 budki. Bez termostatu, bez niczego. Tam bułgar, który nie ma żadnego ogrzewania. Tutaj butia, która ma ustawione na plus 5 i ona jest cały czas teraz grzana. Tu już puste połacie. Tu w tym miejscu będą zmiany. Basio, które są grzane, ale też tam trzy były na zewnątrz. Nie zdążyłem ich obsypać nawet. Więc moje osiedle wygląda w ten sposób. Sypię sobie tutaj lekki śnieżek i nawiewa. I wracam do bułgarów. Tutaj trochę spokoju, ale nawiało. Sporo śniegu na garaż. No i te bułgary będą okryte w ostatniej kolejności. Zamówiłem takie płachty. Mam nadzieję, że już niedługo dotrą. Ale może też nie będzie ich trzeba zakrywać. No wiem, że dobrze byłoby wszystko okryć, ale nie wszystko jestem w stanie zrobić od razu. Wiele osób ma tylko jedno, dwie takie palmy, więc jak ktoś może, niech zabezpiecza. U mnie to idzie w jakimś porządku. Najsłabsze, najcenniejsze, a potem te, które są najtrudniejsze, najwyższe. Ale oczywiście to też zamierzam zabezpieczyć, jeżeli będzie taka potrzeba. W ten sposób zrobiłem obchód dookoła domu. Zobaczyliście wszystkie moje palmy. Nawet nie liczę tych budek. A na dłuższy komentarz może ja na jakiś cieplejszy dzień zmykam, bo zimno. A palmy muszą zostać i to wytrzymać. Na razie, cześć.